Witam. Przedstawiam koszyk regulowany Topic Modula Cage CX. Firmy Topic chyba nie muszę przedstawiać. Jest to znany od lat niemiecki producent bardzo dobrej jakości akcesoriów rowerowych. Świadczyć o tym może fakt, że firma Ergon weszła z nią we współpracę i ich siodełka posiadają specjalne adaptery do produktów Topica. Koszyk składa się z trzech części. Głównej, którą przykręca się do ramy oraz przesuwnego uchwytu, który ustawia się przy użyciu żółtej nakrętki. Największymi zaletami tego rozwiązania jest to, że koszyk waży zaledwie 55 gram oraz jeśli ktoś się uprze, może w niego włożyć nawet 1,5 litrową butelkę. Cały koszyk jest wykonany z plastiku, ale jak już mówiłem wcześniej, produkty Topica są bardzo trwałe i solidne. Przez ręce przewinęło mi się już kilkadziesiąt tych koszyków i kojarzę tylko jeden przypadek, kiedy ktoś go połamał, ale nie chciał się przyznać, w jakich to było okolicznościach. Mam tu białą wersję, która widać, że ma już parę ładnych lat na karku i sporo już przeszła, a mimo małego pęknięcia nadal działa dzielnie. Jeśli ktoś obawia się plastikowych konstrukcji, jest też mocniejsza odmiana Modula Cage 2, w której uchwyt i śruba wykonane są z aluminium. Koszyków tych nie polecam osobom ścigającym się i jeżdżącym w ciężkim terenie, ale jeśli jeździsz rekreacyjnie, nie masz swojego stałego bidonu i często kupujesz różnej wielkości butelki w sklepie na trasie, to ten koszyk sprawdzi się idealnie. Wersja CX to koszt około 20 zł. Za sztywniejszą aluminiową odmianę Modula 2 będziemy musieli zapłacić już około 35 i pogodzić się z włożeniem koszyka cięższego o 20 gram. Przestrzegam natomiast przed byciem chytrym i kupowaniem podróbek za kilkanaście złotych, które są bardzo słabej jakości i na pewno nie wytrzymają tyle co oryginał, a odróżnimy je przez brak napisu Topic na uchwycie. Dzięki za obejrzenie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!